Witam Was serdecznie w drugim odcinku z naszej farmy. Mianowicie się musiałem przeprowadzić bo po prostu trzeba było. Tam to sprzedałem, kupiłem sobie w innym mieście kupiłem sobie działeczkę rolną i tak to właśnie jest. Tutaj trzy pola od naszej osoby, której kupowaliśmy tą działkę rolną, trzy łąki plus jedno pole koło domu, które jest zasiane i niedługo będą zbiory. Mamy jakieś tam kombajna, traktory, dwa przyczepę. Takie to, co po prostu osoba sprzedająca miała, to zostawiła. Wliczając to już w cenę, tak? Okej, ja kupiłem teraz sobie właśnie tę kosiareczkę i wypożyczyliśmy sobie Stratmana do zbierania naszej kiszonki, czyli trawy tak zwanej. Bo chcę bardzo mocno zainwestować tu w krowy, bo mamy oborę i chcę na razie jak największą ilość kiszonki uzbierać po to, aby właśnie tutaj mieć na zimę. To pole oczywiście jest nasze, tutaj teraz, przez które przejeżdżam, jest oczywiście nasze. A my tutaj musimy wjechać tylko tak. Ja tutaj sobie stanąłem naszym samochodem, a ja muszę mieć tutaj przejazd. Ale wiecie co? Czekajcie. Ja sobie drzwi otworzę. No, puszcza się. Jest totalny. Stosiwo z uniaczem, bo to jest na glebie. Sobie tutaj zaparkuję. Myślę, że możemy tutaj. Gieńka nam nic nie zrobi. No. Tutaj sobie nawet zrobimy inaczej. Dobra. Okej, lecimy sobie. Lecimy sobie tutaj. Dobra, Kajtek, cicho. Teraz tak. Tworzyć sobie stodołę. Jedną. Tu oczywiście będzie siano z naszych tych, ale musimy tu właśnie przejeżdżać. Mamy, że tak powiem, tą przyczepę samozbierającą mamy właśnie wypożyczoną. Tak, i wypożyczyłem właśnie sobie, tylko wiecie co, teraz tak. Nie, dobra. Ja chcę, aby to, o, tu, jak najbliżej i. Teraz tak. Myślę, że możemy sobie spokojnie 5 zrobić.
Dlaczego nie mam dostępu w ogóle? Aha, dobra. A tak jakbym w ogóle... Okej, dlaczego mi to... Ctrl I. Nie mam dostępu do tego terenu. Pytanie dlaczego? Jak jest kupiona działka? A nie. Dobra. Teraz już mam. Jedziemy. Kupiliśmy, czyli zostało nam 13 tysięcy. Bardzo mało, ale damy radę. Okej, okay, więc sobie teraz już... No zaśnie. Dobra. Więc, okej. Okay. Teraz robimy tak. Bo muszę kosiarkę odstawić. Odstawmy sobie kosiarkę na razie tu. I weźmy sobie samą przyczepę samozbierającą, bo i tak musimy zbierać to, co mamy skoszone tam. Mówię, nie będę... nagrywa odcinka kosze, tylko już sobie zbierzemy to wszystko, co tam jest i tak będzie wygodniej. Myślę, że i wy też wiecie, patrzenie na to, jak się kosi, ma to swój urok, ale to pole, które mam, jest dość dużym polem, tą łąką właściwie, no pole łąka, tak? I po prostu no patrzenie na to, jak się to, wiecie, 30 minut jedzie w kółko, w jedną, w drugą, w jedną, w drugą, jest to uporczywe, myślę. A patrzenie na, wiecie, no zebranie tego, rozstawienie, Boże, dobra. Teraz tak, zbieramy sobie tu. Zbieramy to. Nie wiem, ile tu będzie. Z 50 to na pewno myślę, że tu może być lekko. Bo to poprzednim razem nawet połowy pola nie, zobaczcie, nie skosiłem. Połowy pola nie skosiłem, a miałem przyczepę całą, tak? Więc myślę, że tu spokojnie może być więcej. Będziemy sobie tam co któryś przejazd jeździć. Żeby nie robić jeden do jednego. Nie, za dwie, no jeszcze druga przyczepa będzie, myślę, spokojnie. Mam jeszcze dwie łąki. I zastanawiam się, czy może nie zrobić właśnie tak, żeby pojechać, póki mam tą przyczepę, obkosić to wszystko. I wiecie, i potem to tylko zebrać, nie? Liczę, że tak ze 200 tysięcy, albo i więcej miałbym. Z tych łąk, bo póki mamy sprzęt wypożyczony, a mamy tylko 13 tysięcy, więc chciałbym to jak najwięcej go wykorzystać i potem, wiecie, oddać, tak? Kieszonka, nie wiem, jaka to jest w cenie, to się dopiero co zorientuję, jak tutaj trochę z tymi pijoczynami pogadam, może coś się uda utargować. Wiecie, jakieś szybkie znajomości się człowiek przy flaszce.
nabierze nowych znajomości, może to jakoś to trochę zawsze drożej będzie, nie? Jak jakieś lepszej cenie sprzedadzą. No już mamy 10 ton. Także szybko idzie zbieranie, a nawet nie mamy szczerze. Co myśmy przejechali? Kilka pasków dopiero? Trzy? Trzeba będzie to pory też na wieść, żeby ona rok do roku. Nie, to 3 lata, żeby też lepsze, więcej plonów dawało, nie? Trochę pracy będzie, ale myślę, że damy radę i jeszcze postaram się ściągnąć mojego kumpla, sąsiada, że tak powiem, bo też dzwonił do mnie, no przyjechałbym na tą twoją gospodarkę zobaczyć, jak to ty tam masz. Taki zaciekawiony, wiecie, taki można powiedzieć, ale sąsiad złodziej, wszędzie taki Janusz. Ale jak Uno kupiłem, to przecież tak i zrobiłem go w sporcie, że obniżany, to ja też zazdrościł, łopanie. To na pewno sąsiad to ukradł pieniądze. A ja co po prostu? Człowiek pracy, rąk pracy. Każdą pracę podejmuje. Także wiecie, no. 2, 4, 5, 7 pasów zostało. Czy będzie około 15, 16? No myślę, że półtora jeszcze przyczepy wyciągniemy stąd. Ta i jeszcze połowa powinna być. Jeszcze mamy dwie łąki, ale to myślę, że spokojnie poza odcinkiem bym sobie to skosił. I może jakiegoś timelapsa zrobię szybkiego na przykład. Też tam jest drugi pomysł. Razy na przykład tam, nie wiem, przyspieszenie takiego, nie? Jeżeli byście chcieli oczywiście zobaczyć. Takiego szybkiego timelapsa, taką fajną muzyczkę do tego dodałbym. Czemu nie? Piszcie w komentarzach, czy by wam odpowiadało coś takiego, taki timelapse, z takich, no przykładowo odcinek tak jak teraz leci, że z łąk, no ale że mam jeszcze dwie łąki, no to bym sobie zrobił timelapse'a i bym miał już to pokoszone, porobione, tak? Jakbyście to widzieli 17 minut na przykład filmiku, a ja bym to sobie tam ogarnął w swoim czasie i tempie. Dobra, mamy full. Zabijamy na gospodarę. No to będzie taki wstępny vlog. Bo to widzicie, GoPro jest na głowie. I no co no. Tutaj w ogóle się... Czy jakoś się da dojechać do mnie? Da się dojechać. O! To nawet nie wiedziałem, tylko jedziemy tędy. Czy z gospodarka jakoś się od tyłu chyba można będzie wjechać, no to będzie zarębiście. Bo widzę, że taka ścieżka prowadzi, to nie będziemy musieli nawet się drogą tutaj wpychać. Elegancko. O, nawet stary kombajn stoi. Tylko teraz tak. Wszystko pięknie. Aha, dobra, widzę już jak wjechać. Nie, no to już. Za daleko. Troszeczkę za daleko, no ale już tam.
jechać. Tutaj trochę źle zrobiłem. No trudno, to się da krową. Tutaj też trzeba by to widzę wykosić. Cholerstwo denerwuje. Czyli się ładny przejazd. Bo to fajnie to wszystko wyglądało. To dużo nie będzie. No i łąka jest na wprost nas. Praktycznie. Także fajnie, mamy skrócik. Czy to nam dużo daje? Czasowo? Tyle, że się nie pchamy przez ulicę główną, tak? A jedziemy sobie jakby swoją drogą. Od drugiej strony też widzę, że można. To dobrze. Jedziemy, ostatnie paski. Nie wiem, czy tam to ubijemy. No będzie ile? 40... 60 parę ton będzie. No jeszcze z tym, no będzie blisko stówki. Liczę, że tam... Chodzi do stówy, może nie dobijemy, ale... z 90 parę to będzie. No nie, myślę, że... jak na pierwszy... ten... jak na pierwszy raz, to i tak jest niezły wynik z koszenia. Zbieramy w tym wszystko, co się da. No i to będzie niecała dycha. Będzie dycha. Ponad może. 13? Tak coś będzie koło 13, myślę. Prawdopodobnie powinienem sobie pozgrabiać, ale nie stać mnie na razie na jakieś tam zgrabiarki. To wypożyczyłem maszynę i jadę, tak. Ale może wypożyczę następny... tą zwrócę, żeby mi nie pobierała pieniędzy. Pokoszę wszystko, pozgrabiam i dopiero wtedy ją sobie, wiecie, wypożyczę i wszystko w trzech paskach się ściągnę, nie? Na przykład. To też jest pomysł. No tu chyba 13 może nie być. Tak liczyłem, że będzie 13, a tu chyba nie będzie. A tu niestety może nie być.
Mamy dychę. To by było może na tyle. Ostatnia nasza paletka. Czy paletka nasza ostatnia pasek. Tu jeszcze coś zgarniemy. Dużo to nam nie dało. No i dobra. A wy zostawcie suba, komentarz. Napiszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Czy byście chcieli tego timelapse'a zobaczyć ze zbierania i koszenia? Nie, 11,5. A ja się z wami będę żegnał. Jadę do zawieść i do zobaczenia w następnym odcinku.